audycji Książka na Fali opowiadamy o nowościach wydawniczych i o tym, co ciekawego w literaturze. Tu każdy mul książkowy znajdzie coś dla siebie. Daj się ponieść literackiej fali. Zapraszamy na audycję w każdą niedzielę po 14 w Radiu Fiat. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Książka na Fali. Przy mikrofonie jak zawsze Agata Olszta i Karolina Kołacz. Dzień dobry. Dzień dobry. Po raz kolejny przychodzimy do Was z nową porcją świetnych lektur. Mamy nadzieję, że trafią w Wasze gusta i że po nie sięgniecie zaraz po wysłuchaniu naszej audycji. Oczywiście do tego gorąco zachęcamy. Nie przedłużając, myślę, że możemy zaczynać. Tak, zaczynajmy. Co tam masz pierwszego dla nas? Bardzo, bardzo ciekawa i fajna, wciągająca książka. Myślę, że spodoba się nie tylko tym młodym czytelnikom, ale starsi na pewno też odnajdą w niej ciekawe wątki i mogę zagwarantować jedno, lektura na pewno wciągnie. O czym mówię? Mówię tutaj o książce pod tytułem Przetłumacz mnie, autorstwa Mileny Kwiatkowskiej. Kojarzę, to chyba to jest autorka tutaj z naszego cudownego miasta. Oczywiście, dobrze kojarzysz. Milena Kwiatkowska urodziła się w 2000 roku i obecnie studiuje w Wyższej Szkole Lingwistycznej właśnie w naszym mieście. Jak sama mówi, interesuje się naturą, sztuką i astronomią. Pasję do czytania i odkrywania fikcyjnych światów, którą przejawia już od najmłodszych lat, zaszczepili w niej rodzice. A książka Przetłumacz mnie jest jej debiutem literackim. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że jest to wyjątkowo udany debiut. Tak, jeśli chodzi o debiut w ogóle książki, no to jest interesujący. Na pewno Wam się spodobają pewne wątki w tej książce i polecamy. Czytajcie. Oczywiście, nie będziemy Wam zdradzać pełnej fabuły, te musicie odkryć sami. Ale troszkę przybliżymy Was do tego, co się w książce dzieje. Lena Lasota to tłumaczka oraz koordynatorka projektów w jednym z najbardziej prestiżowych wydawnictw w kraju. Jej życie osobiste jest poukładane i wydaje się, że nic nie może zaburzyć panującej w nim równowagi. Przynajmniej do czasu, kiedy w zastępstwie za kolegę Lena zgadza się napisać tekst o popularnym wokaliście Natanie Zawadzkim, nie spodziewa się, że to zlecenie wywróci jej świat do góry nogami. Więcej nie będziemy mówić. Nie, nie zdradzimy nic więcej. Absolutnie, musicie przeczytać i przekonać się sami. Tak jest. Dlatego teraz przechodzimy do następnej książki, a chyba nawet bym powiedziała książek, bo jest jeden autor. W liczbie autor, mnogiej, tak, dokładnie tak. A mamy trzy książeczki. Ja zostawię to Agacie, bo ja się pomylę pewnie, jeśli chodzi o nazwisko, więc proszę, proszę powiedz naszym słuchaczom, co to jest za autor. Oczywiście przejmuję pałeczkę. Karolina, już cię uczę wymawiać. Musisz powtarzać za mną. Dobrze. José Tolentino. José Tolentino. Mendoza. Mendoza. José Tolentino Mendoza. Właśnie trzy książki tego autora mamy dzisiaj dla Was. Pierwszą z nich, zatytułowaną Żadna droga nie będzie długa. O czym jest to książka? O przyjaźni. Krótko mówiąc. Krótko mówiąc. Oczywiście resztę musicie odkryć sami, ale naprowadzimy Was troszeczkę i postaramy się podpowiedzieć, dla kogo jest to książka. W dzisiejszym świecie, myślę, że się tutaj zgodzimy, nadużywamy pojęcia miłość. Często mylnie nazywamy miłością relacje i sposoby okazywania uczuć, które dałoby się wyrazić zdecydowanie lepiej, gdybyśmy pomyśleli o nich jako o formach przyjaźni. Książka José odsłania głęboki sens przyjaźni oraz jej tajemnice. Ukazuje przy tym głęboki szacunek dla drugiego człowieka i rozważania autora zanurzone są głęboko w Słowie Bożym. Odwołują się także do klasycznych źródeł naszej cywilizacji oraz poezji, której brak daje się odczuć we współczesnej teologii. W ogóle chyba mi się wydaje, że teraz na dzisiejsze czasy jest mniej poezji tak nagłaśnianej. Też mam podobne odczucia i myślę, że trzeba by to zmienić. Tak jak zapowiedziałyśmy, mamy nie jedną, lecz trzy książki tego samego autora. Karolino, mam nadzieję, że się już nauczyłaś, jak wymawiać jego nazwisko. José Tolentino Mendon. O, widzisz, jednak nie musisz mnie nauczyć. José Tolentino Mendoza, kolejna książka zatytułowana Mistyka chwili. Naucz się, jak być naprawdę obecnym. Widzieć, słyszeć, dotykać, smakować i upajać się ciągle nowym zapachem chwili. Poprzednia książka traktowała o przyjaźni, a ta, którą trzymam aktualnie w rękach, traktuje o tym, jak cieszyć się chwilą. Myślę, że przy lekturze
lepiej zrozumiemy przesłanie, które płynie z popularnego powiedzenia carpe diem. Trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że te książki José Tolentino Mendoza, jest to ogólnie seria mistyka codzienności. Do tej pory w serii ukazały się Lubię jak na mnie patrzysz, Światło, Piękno, Spotkanie. I to są następne, które teraz wydawnictwo Bratni Zew wydało. Dokładnie. I mamy jeszcze trzecią książkę tego samego autora zatytułowaną Ukryty skarb, czyli o sztuce wewnętrznego poszukiwania. Ja myślałam, że to jest taki ukryty skarb, jak piraci mają, że złapali skarb, zakopali na plaży i teraz musisz znaleźć. No właśnie nie, tu chodzi o taki wewnętrzny skarb, którego musimy szukać w sobie, w nas, w środku, a nie na zewnątrz. To wiele tłumaczy. To wiele tłumaczy, tak. Szukajmy więc jako mający znaleźć, a znajdujmy jako ci, którzy jeszcze powinni szukać. Tak przed laty, przed wiekami wypowiedział się święty Augustyn i myślę, że w tych słowach jest bardzo duża mądrość, którą możemy też odnieść do naszych czasów. Te słowa się nie przedawniły, bo pamiętajmy o tym, że znaleźć prawdziwy skarb to jeszcze nie wszystko. Człowiek nieustannie poszukuje Boga żyjącego w nim, ale gdy go odnajdzie, wcale nie kończy się jego droga, bo wtedy w nim odnajduje wciąż więcej. Już wiem. Zaglądając do tej książki, wiem, że tytuł nawiązuje do przypowieści Jezusa o skarbie ukrytym w roli. To wiele tłumaczy teraz. No widzisz. Teraz już rozumiem. I jestem pewna, że słuchacze również. Kolejną książką, którą chcemy wam przedstawić, jest książka z wydawnictwa Biały Kruk o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce. Dokładnie tak. Trzymam właśnie w rękach egzemplarz i muszę zwrócić uwagę już na to, że jest to bardzo ładne wydanie. W twardej oprawie, nieco większy format, więc estetyka zdecydowanie na plus. Tak, to prawda. Zgadzam ale się. Nie powinniśmy sięgać po tę książkę tylko ze względu na estetykę, chociaż ta jest naprawdę na wysokim poziomie. Powinniśmy tam sięgnąć przede wszystkim ze względu na treści, które są w niej zawarte, ponieważ przypominamy dokładnie wczoraj, wspominaliśmy księdza, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę i jego męczeńską śmierć. Książka nosi tytuł Męczennik za wiarę i solidarność i jest to ilustrowana biografia księdza Popiełuszki autorstwa Jolanty Sosnowskiej. Zajrzyjmy do środka i zobaczmy, co tam na nas czeka. Ale zanim zajrzysz do środka, to chcę zaznaczyć, że okładka jest twarda. Ja na przykład lubię bardzo książki właśnie w okładce twardej. Może nie wszyscy, nie wiem jak ty masz, Agata. I ja na przykład nie. Nie lubisz. Dla właśnie. Mnie są ja mniej uwielbiam. Poręczne i jedyne wyjątki, w których akceptuję twarde okładki, to są wydania kolekcjonerskie. No, coś w tym jest, ale ja bardzo lubię właśnie twarde okładki, jakoś tak, nie wiem, bardzo dobrze mi się prezentują na mojej półce. No tak, ale ty masz pokaźną półkę z książkami no tak. I w sumie masz taką całą kolekcję, więc jak najbardziej ma to sens. Wracając do książki. Proszę. Dziękuję. Zajrzałam i pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to jest to, jak bogato rzeczywiście ilustrowane jest to wydanie, bo praktycznie każda strona zaopatrzona jest w autentyczne fotografie, które pochodzą z czasów, kiedy błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko był jeszcze z nami. Mamy tutaj piękne archiwalne zdjęcia zarówno kapłana, jak i dzieł sztuki, jak również naszej polskiej rzeczywistości, właśnie za lat Solidarności, za PRL-u. Więc to buduje niepowtarzalny klimat i pomaga wczuć się w historię, być może nawet na chwilę przenieść w te realia. Z samą autorką Jolantą Sosnowską Aleksandra Mieczyńska rozmawiała. Będziecie mogli znaleźć tą rozmowę u nas oczywiście na naszym kanale YouTube Radia Fiat, więc zapraszamy serdecznie do słuchania. Nic dodać, nic ująć. Odsyłamy was i prosimy o to, żeby tej rozmowy wysłuchać, bo jest bardzo ważna. I na koniec przychodzimy do was z kolejną ciekawą książką. Ta autorka już kiedyś była u nas w audycji. To był chyba jej wtedy debiutancki. Tak, dokładnie. Już w poprzednim sezonie naszej książkowo-radiowej audycji opowiadałyśmy o książce Mai Opiłki. Na pewno nasi słuchacze pamiętają książkę zatytułowaną Czarny żałobnik. Dokładnie. Piękną miała okładkę z takim motylem, właśnie czarnym żałobnikiem.
żałobnikiem. Tak, tak, to się wbiło w pamięć. No i autorka Maja Opiłka nie zwalnia tempa i zaskoczyła nas kolejną powieścią, również kryminalną, tym razem zatytułowaną Kuglarz. I też ma bardzo ciekawą okładkę. Tak. Można powiedzieć, że troszkę niepokojąca na pierwszy rzut oka, nawet bardziej niż troszkę. To prawda. Ale czytając tę książkę na pewno zrozumiecie dlaczego. Nie będziemy wam spoilerować. Poza tym myślę, że nikt nie opowie o książce lepiej niż sama autorka. Zgadzam się. Dlatego zapraszamy was do wysłuchania rozmowy Aleksandry Mieczyńskiej z Mają Opiłką. Miłego słuchania. Moim i państwa gościem jest Maja Opiłka. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Po raz kolejny się spotykamy, bo kolejna książka jest pretekstem do rozmowy. Maja Opiłka, przeczytam o tym to, co pisze wydawca, to pracowniczka prokuratury okręgowej w Częstochowie. Miłośniczka tenisa, wolny czas poświęca na zgłębianie tajemnic kryminalistyki, ciekawostek świata medycyny sądowej i literatury. No i tak, to zainteresowanie tymi wszystkimi obszarami przeradza się w coś więcej niż kryminały. Tak, to nie tylko kryminały, ale również takie powieści, które wymagają od czytelnika jednak mimo wszystko takiego skupienia dużego, ponieważ fabuła jest dosyć rozbudowana, tak jak w przypadku tutaj Kuglarza. Powieść jest objętościowo spora, sporo się w niej dzieje, tam chyba ponad 400 stron i to wymaga jednak, tak jak powiedziałam, skupienia. Robienia notatek? Tak się zastanowiłam, czy to nie jest dobry pomysł. Tak, niektórzy nawet w pracy żartowali, że potrzebne są mi takie tablice ze sznureczkami, jak na tych filmach, żeby sobie połączyć wszystkie postacie. Mhm. Także no, na pewno jest to wymagająca książka. Tak, z jednej strony wymagająca skupienia, z drugiej dla tych, którzy lubią mocny kryminał, bo tutaj fabuła jest, chciałam powiedzieć, ciężka, no chyba przy tym słowie pozostanę. Ciężka co do materii, tak? No w ogóle tam, gdzie dzieje się zbrodnia, to trudno mówić o taką lekkość tematu. Tak, a tutaj... O lekkości tematu. Mhm. A tutaj co zwłaszcza jeszcze powiem... To możemy zdradzić tak, chyba. Tak, bo ofiarami są dzieci. Więc dla niektórych pod tym względem też to była ciężka powieść do przebrnięcia, ponieważ no same te ofiary dzieci są, zwłaszcza dla rodziców też, jak niektórzy mi mówili, że to było dla nich takie trudne zderzenie się właśnie z tym światem i z tą zbrodnią, którą poruszyłam w powieści. Myślę, że w całej tej powieści starałam się, z jednej strony wybrałam sobie dosyć trudną, zawiłą taką zagadkę związaną z zabójstwem dzieci, ale też nie chciałam tutaj robić żadnych takich zbędnych opisów, żeby też czytelnika nie zdradzić na pewien sposób. Mm-hmm. Żeby nie epatować samym okrucieństwem. Tak. Takie historie się zdarzają, to po prostu tak jest, bo to jest też trochę o takim byciu czujnym, myślę tutaj o rodzicach, tak, o tym, w jaki sposób patrzymy na świat, że ufność tak, ale ograniczone zaufanie tym bardziej. Tak, tak, no świat jest jaki jest, jednak mimo tego, że nam się to nie podoba, że dzieci padają ofiarami, to jest tak samo jak z dorosłymi. Tutaj dla zabójcy nie ma znaczenia, ile dziecko czy dorosły ma lat, po prostu upatruje sobie kogoś i, no i tego nie da się tak do końca uniknąć, tak jakbyśmy chcieli. Tak, jakbyśmy chcieli. Na szczęście to jest tylko lektura. Tak jest. Na jesienne wieczory myślę, że bardzo dobry pomysł, żeby sięgnąć po taką książkę. Dość przykuwająca uwagę, albo nie, mocno przykuwająca uwagę okładka. Okładka. Mhm. Bo okładka jest bardzo taka rzucająca się w oczy i jednych trochę może odstraszać, bo wiem, że tak niektórzy mówili. Natomiast sporo było głosów, że właśnie ich przyciągała tą okładką, tą laleczką, bo laleczka jest głównym i motywem w książce i też znajduje się na okładce właśnie z tego powodu. Mhm. Czarny żałobnik, o nim rozmawiałyśmy też przy okazji debiutu tak naprawdę. Czarny żałobnik też miał piękną okładkę. Czy tak. Ma piękną okładkę. Książka nie zniknęła z literackiego świata. Tak, tam był motyl, też bardzo... Czarny żałobnik, tak, rusałka żałobnik. Mnie się bardzo podobała ta okładka, ta również. I tak jak zawsze otrzymuję od wydawcy kilka projektów różnych okładek, tak w przypadku i debiutu, czyli Czarnego Żałobnika, jak i Kuglarza, nie miałam problemu, żeby wybrać tą odpowiednią, ponieważ od razu mi się rzuciła ta w oczy, no i padł wybór na to. Chociaż były też takie głosy, żeby może jednak wybrać coś bardziej delikatniejszego, ale jednak stwierdziliśmy, że skoro głównym motywem w książce są te lalki,
to jednak warto wybrać taką, która taki się jednak motyw. Będzie tak, z tym kojarzyła. No myślę, że bo to w ogóle mogłaby być rozmowa o okładkach, tak? Okładka powinna przyciągnąć, tak? Albo jakimś mocnym akcentem, albo nie wiem, ascetyzmem na przykład, tak? Tutaj jest ten bardzo mocny akcent. Tak, niby się książek po okładce nie wybiera, ale jednak trochę przykuwają tą uwagę. Jeżeli jednak, komuś się okładka podoba, to wiadomo, że sobie po nią sięgnie. No i też zobaczy ten z tyłu opis. On to jest trochę taki drugoplanowy, ale również ważny element tej całości, bo jednak to, co jest w środku, zobaczymy dopiero po wyborze tej książki, więc okładka myślę, że jest bardzo istotna. No i tym sposobem przeszliśmy już na sam koniec audycji Książka na fali. Mamy nadzieję, że dzisiejsze propozycje Wam się podobały, bo nam bardzo. Tak, bardzo, bardzo. Więc zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po wszystkie książki, o których dzisiaj mówiłyśmy. No i co? Do usłyszenia już za tydzień o tej samej porze. Będziemy na Was czekać z kolejną porcją lektur. A przypominamy Wam jeszcze o tym, że możecie się z nami dzielić swoimi spostrzeżeniami, swoimi uwagami i wrażeniami po przeczytaniu książek, które Wam polecamy. Możecie to zrobić chociażby w komentarzach na naszym kanale na platformie YouTube albo na Facebooku, jak komu wygodniej. Czekamy na Wasze opinie. I również możecie napisać, co czytacie teraz i czy polecacie te książki. Dokładnie. Taka wymiana doświadczeń między słuchaczami też jest bardzo ważna, więc zachęcamy Was do tego, żeby aktywnie brać udział również w naszej audycji. A teraz się z Wami żegnamy i słyszymy się już za tydzień. Dokładnie. Do usłyszenia. Pa! W audycji Książka na fali opowiadamy o nowościach wydawniczych i o tym, co ciekawego w literaturze. Tu każdy mól książkowy znajdzie coś dla siebie. Daj się ponieść literackiej fali. Zapraszamy na audycję w każdą niedzielę po 14:00 w Radiu Fiat.